celem naszego tutaj pobytu nad wodą jest sprawdzenie, co jest w tej wodzie. Zawsze się to robi głównie przed zawodami. Przesiewamy glinę, która nam dociąży zanętę. Zanętę używamy taką, na jaką nas stać głównie. Mamy akurat tutaj sensację. Odpowiednią do pory roku, który będziemy łowić. No i do łowiska. Mieszamy wszystkie składniki, żeby najlepiej na sucho jeszcze dorzucić gminy. Wtedy się też bardzo dobrze zmiesza. Ale myślę, że czarny jest uniwersalny. Przyniesiemy wody trochę. Wodę koniecznie z łowiska. Nie lejemy nigdy za dużo. Zawsze lepiej wlać mało, jak przesadzić. Jest to trochę pracochłonne, ale dobre przygotowanie zanęty da nam później efekt. No co jest ważne, żeby ustawić podest, musimy wybrać miejsce odpowiednie, przystosowane do tego. Nie zakrzaczone. Według nowych reguł podest nie powinien dotykać wody. Także go stawiamy na brzegu. No co, najpierw sprawdzamy głębokość łowiska, zanim zaczniemy cokolwiek robić. Później mniej więcej musimy ustalić, jaki to będzie grunt. I w miarę prosto, żeby żyłka nie była pod skosem. Sprawdzamy. Jest praktycznie dobrze. Pod nie, ale sprawdzamy troszeczkę dalej. Tam już jest dalej. Głębiej. No i to będzie ta głębokość. Idealnie się ustawi. Czułość spławika jest zależna od rozmieszczenia śrucin. My mamy akurat w ten sposób. Przypon jest też w miarę odpowiedni, 20 cm, 25 cm, nie może być dłuższy. Ja stosuję jeszcze akurat tutaj krętlik do obciążania, przy okazji do wyciągania, jeśli łowimy szybko ryby, to nam spowoduje to, że żyłka się nie skręca i przynęta w czasie zarzucania też raczej nam się mniej kręci. Spławik teraz może pokażemy. Spławik jest z dwoma bańkami, z widoczną antenką czerwoną. Ta druga baniuszka nam pomaga w bardzo delikatnym braniu. Ogólnie kil węglowy, korpus balsy spławik. Czyli co, zabieramy się za przesianie zanęty. Co nam to daje? Daje nam to spulchnienie zanęty i rozprowadzenie równo wody, która tam jeszcze nie nasiąkła. Zawsze po takim przesianiu ta zanęta się taka robi bardziej pulchna, prawda? Tak, i ona wtedy szybciej pracuje. Akurat robaki wrzuciliśmy, to też nic nie przeszkadza, ale nam to pomoże, bo te niektóre robaki zabijemy troszeczkę. Nie będą nam rozbijały zanęty. To też jest sposób na spowodowanie, żeby ta zanęta... Jak ładnie pachnie, czy to? Mniej pracowała. No jasne. Tak. No dobro odpowiednich składników przyciąga rybę. Zapach jest tutaj kluczową rzeczą w zanęcie. Tutaj warto powiedzieć, że tak naprawdę najlepsza zanęta to jest taka, którą zawodnik przygotowuje sobie sam, z świeżych artykułów, prawda? Jasne. Natomiast na to trzeba poświęcić, że tak powiem, dużo, dużo więcej czasu. I generalnie na zawodach każdy zawodnik ma swoje, że tak powiem, receptury i jasne, przygotowuje je sam. Dlatego, że takie gotowe zanęty, aczkolwiek nawet i dobrej klasy, one są dobre. Natomiast nie ma jak zanęta skomponowana ze świeżych artykułów, produktów na miejscu. Pod generalnie łowisko, pod daną rybę, prawda? Odpowiedni proces przygotowania jest. Bo to się wydaje, że każdemu, że kupi sobie torbę jakiegoś produktu i przyjdzie nad wodę, wsypie i będzie łowił rybę. No niestety tak nie jest w tej chwili, bo ryba jest bardzo wyczulona na zapachy, a czasami na przesadne zapachy, że po prostu ją możemy odstraszyć zapachem, a nie je zwabić. No za chwilę będziemy mieli porównanie. Pokażemy panów z przeciwległego brzegu, którzy już od pół godziny, że tak powiem, siedzą, nie widziałem, żeby złowili żadnej ryby. Dobra, tak wygląda przesiana zanęta. Po zrobieniu kuli ona nie ma prawa nam się rozpaść po wrzuceniu do wiadra. To jest bardzo mocne wrzucenie, a ta zanęta w wodzie będzie bardzo ładnie nam pracowała. I to tak wygląda. Dobra!
A te robaki nie dostaną wstrząsu mózgu? No nie, one są już troszeczkę uśmierzone i proszę. W taramie wcale się nie ruszają. Co to nam daje? Daje nam to, że ta nie rozbijają kuli. Będzie wolniej rozbijana, tak jest. A będą żywe jakieś tam przynęty, które nam pomogą złowić tą rybę. Jeszcze co jest ważne? Ważnym składnikiem takiej zanęty jest jokers. W tym okresie możemy go dodać spokojnie do zanęty. Najlepiej to jest zrobić chwilę przed wrzuceniem. Bo składniki, różne atraktory powodują, że ten jokers nam niestety... Tutaj już mamy jokersa rozproszonego. Tak, rozproszony jest w glince. Żeby ładnie nam się ruszał. Jeszcze go troszeczkę zruszymy. Szczerze, zanęta też spowoduje, że go rozbijemy. Nie wolno jokersa dodawać przed przesianiem, bo nam go po prostu zabije. Czy gluten zawarty w zanęcie zabija generalnie Znaczy gluten jokersa? Tak, ale jeszcze przesianie przez sito też. Dokładnie. Dlatego teraz delikatnie, oczywiście z częścią zanęty, bo to nie musimy go z całością rozrobić. Bardzo ładnie nam się rozproszy. I proszę zobaczyć, ten jokers się nam rusza. Bardzo powoli, ale... To taka jest naturalna przynęta, że tak powiem, dla ryb. No i bardzo wabiące, że ryba po prostu przychodząc do naszego miejsca zanęcenia powoduje ten joker, że ona tam zostaje. Praktycznie do chwili odłowienia. Jeśli jest tej ryby bardzo dużo, no to wiadomo, że spowoduje to, że ten joker zostanie wybierany szybko, ale też nam to wzmoży brania, że będziemy mieli praktycznie co chwilę brania. Kanał generalnie jest dobrym łowiskiem. Na ile znam kanał, od tylu... W kanale jest bardzo dużo ryby, jak jest, prawda, na tak ubogi asortyment do jedzenia ma tutaj ryba, ale jednak... Jest dokarmiana przez wędkarzy. Dokarmiana jest przez wędkarzy bardzo skutecznie i dzięki temu jest bardzo dużo tej ryby. Konopie, tak? Jeszcze jest ważną rzeczą dodać. O, jak się... Całych konopi do tego. Przystępujemy. Jedziemy, do zmontowania jeszcze. Zmontowania tyczki, prawda? Tu mamy tak zwane rogi, po których jeździ, inaczej mówiąc, rolkę. Nie życzymy żadnemu małżonkowi tych rogów. A, to jest ważne. Musimy mieć taką tyczkę, jedną, do wbicia w wodę. I ona nam co daje? Daje nam, że ustalamy sobie stan wody w chwili rozpoczęcia łowienia. I tak jak wiemy, na kanale zmienia się często poziom wody, a nam zależy na szybkich braniach i częstych, czyli musimy pilnować, żeby wiedzieć, jaki jest grunt. A my łowimy z nadna. Z nadna 2-3 cm, wtedy płoć bierze najintensywniej i najszybciej. Jeśli się zmniejszy nam woda na przykład o tyle, nasz zestaw wtedy kładzie się na dnie i, no i wtedy przestają być takie szybkie brania. Czyli jest to nasz wskaźnik. Tak jest, taki wskaźnik musimy zawsze przed ustawieniem się zamontować w wodzie i pilnować po prostu stanu wody, bo tak jak tu w kanale woda często zmienia poziom. Montujemy. Po tym będzie jeździła nasza tyczka. Tutaj mamy już włożoną praktycznie. Ją do końca wystawimy. I ustawiamy. Jakie lachy to! I zaczniesz łowić? Daję ci fory. Przecież ja nie mam szansy z tyczką, no co? Poza tym zaraz, wiesz, to wyjaśnię, jak będziemy łowić, że ty punktowo nędzisz. Zaraz to trzeba jeszcze wygruntować. I coś takiego, żeby zrobić, no to mniej więcej trwa kilka dni. Żeby tak to wyglądało. Wszystko jest powiązane do długości, jakie mniej więcej łowisko będziemy mieli. Do ryb odpowiednich, to są wielkości haków, no i grubości żyłek. Opisane w zależności od wielkości no, ryby, jaką będziemy ciągnęli, warunki, w jakich będziemy łowić. I tu jakieś są niedobitki, to też zbieramy, bo czasami się przydają. Ja to zawsze śmieję się z tego, że klienci szukają czasami koloru haczyka zielonego, srebrnego, tak złotego. Moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia. No nie, w zależności od pory roku i na co łowimy. Wszystkie jednak kolory... myślę, że to ma znaczenie. Jasne, im bardziej ciemny haczyk jest, tym jest lepiej. Znaczy do ochotki używamy czerwone. Czerwone haczyki przeważnie są barwione i to też się ściera, a pod spodem jest żółty. No dobrze, a zielonego to do czego? Zielony, no to... Na przykład możemy ochotka trzymać jakoś patyczka i ryba sobie tak myśli, że to jest patyczek. A poza tym kolor zielony czasami rybę wabi z daleka, bo ochotki może nie być widać, a ten kolor będzie ten, a to nie jest kolor odstraszający. Takie kolory są odstraszające, ale to jest... Wtedy zakładamy na cały haczyk robaka i nie widać tego. Który zakrywa po prostu. Bo te haczyki, akurat te, które tu mamy, są bardzo, bardzo ostre. No jeden z ważniejszych elementów. Mamy tu haczyki na przykład, o, takie ciemne.
Są to praktycznie druciane haczyki ze zwykłego drutu, które się rozginają po już tam rybach i tępią, ale za to bardzo pięknie się wbijają w ryby. I każde zacięcie jest praktycznie 100%. Tu mam akurat na 0,6 kg to jest wytrzymałość. I do wiosennego łowienia to praktycznie polecam takie żyłki, bo ryba, ta żyłka jest praktycznie niewidoczna w wodzie. Zlewa się. Teraz komponenty używane do tych nowych żyłek są tak zrobione, że woda po prostu praktycznie, no nie widać tej żyłki, ona jest jakby jednolitością z wodą. No i przygotowanie czegoś takiego to trwa, mówię, dosłownie 2-3 dni, nawet 4, żeby nawiązać. W taki jeden pokrowiec wchodzi 80 haczyków. Dobrze, teraz tak, dobieramy spławik do, jak widzimy na wodę, prawda, czyli woda jaka jest, jakiego koloru mamy tło. Tu akurat dzisiaj będzie się sprawdzał taki jasny, jaskrawy, zielony. No i mniej więcej gramatura jest do głębokości łowiska dobierana, do mniej więcej jak przewidujemy, że będą szybkie te brania. No i uciągu, bo jednak uciąg jest ważny, a chcemy, żeby ten zestaw trzymać w miarę w jednym miejscu, bo nęcenie i łowienie tyczką jest to metoda tak zwanego łowienia miejscowego, czyli łowimy praktycznie na jednym metrze. I cała ryba, którą chcemy mieć w łowisku, to będzie głównie stała w tym miejscu, prawda? Czyli tak, dobieramy gramaturę, tu akurat mamy Mavera spławik, pół grama z bardzo jaskrawą, zieloną antenką, sprawdzamy na tle wody, bardzo ładnie ją widzimy. No i myślę, że to będzie bardzo dobry zestaw. Dobrze, do gruntowania, i akurat ja używam takiego gruntomierza Stonfo, który ma specjalny blokadkę na haczyk. I dzięki temu nasz haczyk w czasie gruntowania nie spadnie nam cały gruntomierz i nie urwie się. No i teraz sprawdzamy nasz grunt. Sprawdzamy najpierw przy brzegu, więc jak to się zachowuje. Trzyma się. Wygruntowanie łowiska jest to podstawa naszego łowienia. Dlatego, że od ukształtowania dna jest uzależnione miejsce przebywania ryb. Wyjeżdżamy naszą tyczką. Najpierw mniej więcej na odległość 11 metrów. Sprawdzamy. No, mamy znacznie większy grunt, jak mamy ustawione. I teraz tak, wyjeżdżamy kawałeczek dalej. Sprawdzamy, mniej więcej jest taka pod spodem spawik. Ok. Dobra, sprawdzamy, głębokość jest większa. Teraz ryba w tym okresie wiosennym stara się poruszać bliżej kantu tak zwanego. To znaczy, że to jest ukształtowanie dna podnoszące się do góry, czyli nie płaskie dno, tylko miejsca takiego wznoszenia się dna. I to miejsce jest najbardziej prawdopodobnym miejscem przebywania ryby. Musimy to znaleźć. Jeśli takiego czegoś nie ma, jest bardzo blisko, no to niestety musimy raczej złowić na pewną odległość, czyli ta minimalna odległość nasza tutaj dzisiaj to będzie gdzieś 11 metrów od brzegu. No i raczej to jest bardzo blisko, także ta ryba raczej będzie przebywała dalej od brzegu, bo jednak tu jest łowisko o jednolitym dnie. Proszę bardzo, praktycznie pod samym brzegiem mamy dopiero 30 cm wyższe dno, jak 11 metrów od nas. Także ustalamy mniej więcej odległość 11 metrów naszego dzisiejszego łowienia. I teraz ustawimy od razu grunt odpowiadający, o tu się jakaś faszyna nam szczepiła, odpowiadający tej głębokości. Piotrek już ma rybę. Tak mniej więcej wygląda zamocowanie spławika. Jest ważne tu u góry, że pokażmy to zamocowanie, nie wszyscy wiedzą. I tak, to mocowanie spławika tutaj jest bardzo ważne, dlatego że ten spławik ogólnie ma oczko w tym miejscu i nie wszyscy wędkarze wiedzą, że trzeba od góry nałożyć koszulkę mocującą naszą żyłkę, która po prostu będzie pokazywała bardzo stabilne brania, delikatne podciągnięcia, nawet nie będą wynurzały tego spławika, a ryba, która nam będzie brała, no, będzie bardzo ładnie wystawiała lub zanurzała
Wszystkie czułe brania, które są, będą widoczne, bo ta baniuszka sprawia tak mały opór, ale jednak on jest tak stosunkowo delikatnie pokazywany, że nam to po prostu przekształca się raczej w brania takie widoczne, bardzo widoczne wręcz. Wcześniej przygotowaną zanętę musimy teraz skleić w kilka kul, które wrzucimy do wody. Robimy bardzo duże, jak największe i mocno sklejone. Myślę, że jest wiosna, to z 6 takich kul nam wystarczy. Precyzyjnie umieszczone w żłowisku dadzą nam od razu efekt. Patrzymy, gdzie spławik stoi, czyli jest uciąg w prawą stronę, czyli musimy praktycznie lekko z lewej strony tyczki umieścić się w wodzie na wysokości spławika lub troszeczkę bliżej brzegu. O, tak jak teraz dosłownie. Następną trochę dalej. I następną kulę. Teraz skleimy jeszcze 3 sztuki. I powinno nam to wystarczyć na 2-3 godziny łowienia. Jeśli tych ryb nie będzie za dużo, to nawet na cały dzień. Jeśli będą intensywnie brały, no to będziemy musieli w międzyczasie dorzucić, ale to już się dorzuca małymi kuleczkami, żeby nie położyć tej ryby. Dobra, i wrzucamy w podobny sposób jak poprzednio. Z wyczuciem trafiamy w to samo miejsce. Praktycznie na odległości 1 metra to się wszystko odbywa. Albo nawet bliżej. Prawidłowo zrobiona zanęta, co nam umożliwia? Umożliwia nam to, że widzimy na wodzie malutkie oczka, które się pojawiają. To znaczy, że tlen, który jest zawarty w tej zanęcie, jest uwalniany i ta zanęta z elementami drobnymi, które miały nam spowodować to, żeby się uniosła do góry lekko, właśnie to zrobiła. I ta zanęta góra maksimum 30-40 cm nad dno leciusieńko się wznosi i z powrotem opada. I to tak z nowymi elementami cały czas się powtarza. I teraz dzięki temu taki gejzer powstający na wodzie pomaga nam w bardzo szybkim wprowadzeniu ryby do nas. I ta ryba nawet z dość daleka powinna wyczuć, że coś się dzieje w okolicy i powinna znaleźć miejsce naszego zanęcenia.